Dlaczego nasz bohater pozostawił ten pamiętnik? Początek zapisków wiąże się z zamachem na wybitnego męża stanu. Pan D.P. jechał na stację kolei żelaznej w dwukonnych, odkrytych saniach z lokajem i stangretem na koźle. Śnieżyca nie ustawała. Wówczas to jakiś młodzieniec, który stał najspokojniej pod bramą o dwa domy dalej, wyszedł na ulicę. I zbliżywszy się szybko, rzucił bombę. Haldi? Wiktorze Wiktorowiczu, wy tutaj? Zabiłem ministra DP. Nic nie mówicie? Rozumiem wasze milczenie. U nas w Rosji Kościół tak się utożsamił z uciskiem, że jeśli kto chce być wolnym w tym życiu, to niemal nieodzownie wyrzeka się nadziei na przyszłe. Ale ja nie mogę wyrzec się modlitwy za mojego syna. Ty, mamo, i Wiktor jesteście oboje głęboko wierzący. W Rosji nikt nie znajdzie spokoju ani spoczynku. Chyba w grobie. Tacy ludzie jak ja potrzebni są, żeby zrobić miejsce dla trzeźwych myślicieli jak wy. Otóż wszystko, czego od was żądam, kolego, to żebyście dopomogli mi zniknąć. Niewielka to rzecz. W milczeniu przyglądali się sobie nawzajem. Milczenie to przedłużyło się trochę. Wiadomo panu, że policja rewidowała moje mieszkanie, mieszkanie podejrzanego. Pan się gniewa. Czy to rozsądnie? Jestem rozsądny. Myślę jak Rosjanie. Ja uważam siebie także za człowieka myślącego. Upewniam pana. Główny warunek to myśleć poprawnie. Haldin wierzył w Boga. Powieszono go dziś, o 4:00 po południu. Chcę uczynić z pani fanatyczkę. Fanatyczka? Tak, bo sama wiara nie wystarczy. Ja powiem teraz coś, nad czym zaklinam, niech się pani dobrze zastanowi. My, Rosjanie, potrzebujemy siły, która poruszyłaby niebo i ziemię. I ani trochę mniej. I siłę tę znajdujemy w Chateau Borel? Chateau Borel. A właśnie, proszę sobie wyobrazić, z kim ja się tam wczoraj spotkałem? Z Sofią Antonowną? Nie, z przyjacielem pani brata. Przede wszystkim trzeba siedzieć absolutnie nieruchomo. Najlżejsze poruszenie rozprasza myśli Piotra Iwanowicza. Człowiek ledwie śmie oddychać, a już zakasłać. Boże, uchowaj. Patrz, papier! Przeszkadza mu moja mina, moja twarz. Nie wierzę, aby Piotr Iwanowicz tak ordynarnie traktował jakąkolwiek kobietę. A jednak wyraz umów nie macie twarzy szczęśliwego człowieka. Musiało być wam bardzo ciężko. Czyż ja nie wiem, co się przeżywa, kiedy traci się towarzyszy w walce? Ja ich tylu pamiętam. Czymże jest śmierć? To lepsze niż niektóre rodzaje życia. Życie, aby nie było nikczemne, musi być buntem. Musi być protestem. Razumowie. Już od miesięcy nie słyszymy o niczym innym. Tylko o panu Razumowie. No, co? No, co? Wolałbym widzieć tu Haldina. Wielkie słowo. Cóż to jest? Zdrada. Jesteście naturą wyższą, stanowczo wyższą, ponad przeciętne drażliwości. Tylko faktem jest, Razumow, że ja nie znam waszych drażliwości. I nikt tutaj nie zna was dobrze, jak dotychczas. Śledziliście mnie. No, nikt nie jest doskonały.